niewyuzdana. W grudniu 1920 roku powstaje chłopiec harcerzy. Harcerzy, podkreślam, bo były dwa chłopcy, harcerek i harcerzy. Tu powstaje w tej chwili chłopiec harcerzy. Pierwszym komendantem chłopca zostaje harcmistrz Lech Ziemski. Powstanie chłopca wiąże się z jego mianowaniem na stopień harcmistrza. Razem z powstaniem chłopca powstaje numeracja drużyny. I pierwsza drużyna skautowa Tadeusza Kościuszki, druga drużyna skautowa imieniem Henryka Dąbrowskiego, trzecia drużyna imieniem Zawiszy Czarnego, czwarta drużyna skautowa Prądzyńskiego i piąta drużyna skautowa Zana. Jeżeli drużyna skautowa Tadeusza Kościuszki i Zawiszy Czarnym działa wśród młodzieży robotniczej, rzemieślniczej i kupieckiej, to drużyny Henryka Dąbrowskiego i Zana działają w gimnazjum męskim, a drużyna skautowa Prądzyńskiego przy szkole podstawowej. Tyle, moi drodzy, początków naszego harcerstwa w Ostrowie. Pozwólcie, że jeszcze przeczytam wam fragment gawędy druka medycyny, doktora medycyny Przemysława Rzekowskiego, harcerza Orlego, który na jednej z gawęd tak powiedział pod koniec. O dziadach pamiętają najlepiej współdziadkowie, a interesują się nimi przede wszystkim grabarze. Dla nastolatków to jesteśmy tylko niepotrzebni, których należy wysłuchać w układnej postawie na akademii lub ku czci lub okazji. Dlaczego to tym zakończyłem? Dlatego, moi drodzy, że rzeczywiście dzisiejsza młodzież nie za bardzo garnie się do historii. Nieraz uciekają od tematów historycznych. A mówię to z doświadczenia. Bardziej interesują się historią właśnie seniorzy. Ja myślę, że tak jak kiedyś z zaborów seniorzy odegrali bardzo ważną rolę w stosunku do młodzieży, przekazując im to wszystko, co ich ojcowie im przekazywali, tak i my dzisiaj musimy naszej młodzieży też przekazywać informacje o historii, o wspaniałych mieszkańcach Ostrowa, o których tak bardzo nie pamiętamy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, że w górach naszych, pięknych naszych górach, jedno ze schronisk ma nazwę harcerza ostrowskiego. Tam ludzie go szanują, tam ludzie mu stawiają pomnik, w Ostrowie nikt o tym nie wie. Jakoś dziwny sposób omijamy tych zacnych mieszkańców Ostrowa. Mieliśmy ostatnio tablice pamiątkowe na kościele świętego Antoniego. To doktor Niełacny w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział takie słowa, gdy była osłaniana tablica tych, którzy zostali pomordowani 3 września w Sieradzu. Że nie jest wykluczone, że lotnicy, którzy bombardowali i zabijali naszych mieszkańców, ostrowiaków, to uczniowie barona Czerwonego. Wiem, że to mu było bardzo trudno powiedzieć, bo żeśmy nieraz na ten temat dyskutowali, ale nie wytrzymał i to powiedział. Gdy 1 sierpnia obchodziliśmy rocznicę powstania warszawskiego i harcerze i strażacy stanęli na ulicy Staszyca o godzinie 2 i zawyły syreny i oddaliśmy hołd tym wszystkim, którzy zginęli w powstaniu warszawskim, a przede wszystkim wspaniałym ostrowiakom. To niedaleko pod Kaliszem była wspaniała impreza, nagłośniona przez telewizję, radio, gazety. Jaki to wspaniały bohater był baron Czerwony. Powiedziałem to Państwu dlatego, że nie unikam faktów historycznych. Prawdą jest. I historię trudno zmieniać, ale trzeba umieć ją ważyć.
I namawiam Was, moi drodzy, abyśmy pamiętali o naszych ostrowskich bohaterach, o naszych naprawdę wspaniałych mieszkańcach. Pozwoliłem sobie w 3 tomach napisać życiorysy mieszkańców Ostrowa z 1939-45. Dopiero wtedy poznałem, jacy to są ludzie skromni, a jacy odważni. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że odwagą było przewiezienie kawałek świni z ulicy Odalanowskiej na ulicę Grabowską, aby wyżywić rodzinę. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wiedzieli, za ścianami mieszkali Volksdeutsche i trzeba było uważać, co się mówi. A oni się spotykali. Oni się spotykali, śpiewali, uczyli się. Czy to nie wspaniali bohaterzy naszego miasta? O nich, moi drodzy, trzeba na każdym kroku mówić. O ojczyźnie. Tak rzadko ostatnio wspominany. A przecież ojczyzna jest taka, jacy my jesteśmy. I będzie taka, jacy będą nasze dzieci, nasze wnuki. Czuwaj. Dwa miejsca są. Dwa miejsca są, w którym można oglądać historię harcerstwa. Z różnym wynikiem. Pierwsze wspaniałe rzeczy przekazane przez komisję historyczną prowadzoną wtedy przez Mariana Grzeszczyka zostały do muzeum. I właściwie Muzeum Ostrowskie odtwarzało się na Izbie Harcerskiej. Najpierw wzięto większe pomieszczenie, później sprowadzono do mniejszego pomieszczenia, a teraz już tego pomieszczenia nie ma, moi drodzy, muzeum. I to spowodowało, że stworzyliśmy nową Izbę Harcerską, Izbę Tradycji Harcerstwa. Ona się znajduje przy ulicy Staszyca, tam gdzie była kiedyś straż pożarna. I co piątek od godziny 16 do 18 zapraszam. Są tam tablice, na których jest pokazane to, co dzisiaj Wam mówiłem i troszkę więcej. A może znajdziecie tam na zdjęciach swoich najbliższych, znajomych. Będzie to bardzo fajne i miłe. Tak jeszcze raz, piątek? Piątek od 16 do 18. Ulica Staszyca 1. Ona jest nazwana Ostatnie Ślady. Jest tylko 300 egzemplarzy. Zresztą wszystkie moje książki są wydawane w 300 egzemplarzach, więcej nie. Jest to 6. wydanie, 6. moja publikacja. Zaznaczyłem na okładce krzyżem harcerskim, że to 100 lat harcerstwa mamy w tym roku w Polsce i dlatego to mój jakiś taki hołd. Zresztą całą książkę poświęciłem, dedykację zrobiłem dla tych, którzy dla harcerstwa w przeszłości zginęli. Ale również wcześniej napisałem książkę o życiu harcerzy ostrowskich drużyny imienia Zawiszy Czarnego. Jest ona mi ta drużyna najbliższa, ponieważ byłem w niej, byłem przez wiele lat drużynowym. Dlatego między innymi na moim mundurze i chusta czarna i wagony czarne, bo Zawisza Czarny miał takie emblematy. Książka Ostatnie Ślady to jest ostatnia książka poświęcona okresowej okupacji. 3 książki na ten temat napisałem. A wczoraj spotkałem się, to tak, które będzie chwalenie, z honorowym obywatelem, panem Radowiczem. Przy kawce w klubie. I interesował się bardzo tymi książkami. Bardzo, bardzo mi miło zaskoczył, bo powiedział, że książki to jest wierna kronika mieszkańców Ostrowa. I to jest chyba największa nagroda dla tego, który pisze.